Siempre was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Super Auto P lecimy sobie szybko, bo zostało mi 6 sekund na wybranie drużyny, więc jest tragicznie. Szybko. Dobra, zrobiłem to. I kończymy. I dry i powiedzmy cokolwiek. Jazda do gry. Rajka zostawcie, suba zostawcie i zapraszam serdecznie na Twitch TV Abiak. Link jest w opisie. Polecam serdecznie dołączać. No i gramy sobie w takim razie. Dobra, widzę, że tutaj powinniśmy sobie na luzie wygrać. Eee, zostali nam jeszcze wyderka, 3-3. No i twiutko, tak się wygrywa. Dobra, gramy sobie oczywiście z widzami. O, widzę, że tutaj zostało tutaj ulepszone. Jest, jest 10 żyć! Ja pierdzielę, ale tu będą długie gierki teraz. Zobaczymy, jak długo będziemy grali. Dobra, kupmy sobie, oj. No nie, no, nie miałem tak zrobić, ale źle. To było najgorsze. Dobra, sprzedajemy. Był jakiś update w ogóle spory chyba. Kupimy sobie również DAKA na koniec i idziemy walczyć dalej. I znowu widzę, że jest 15 sekund, już tylko. Dobra, to już nie muszę cięć robić. Ale zajebiście to już będzie mi dużo wygodniejsze i też będzie dużo prostsze. Więc ogólnie, no to co? Zapraszam na Twitcha. Na tym sobie gramy, w ogóle jak oglądacie ten odcinek, nie wiem kiedy go wrzucę, chyba w sobotę o 12 Więc akurat w tym momencie, kiedy oglądacie to zaczynam sobie streama przedłużeniowego na Twitchu, więc zachęcam serdecznie do wbijania Będziemy sobie grali w różne giereczki, kłada to masakrę, pewnie zagramy również w autopecy Więc będzie szansa zagrać ze mną właśnie w super autopec O kurde, unlucky, że akurat ten dostał buffa No dobra Ale ten wyjaśni dwójkę A i będzie remisik z tego co widzę no, bo ten zabije ich dwóch. A nie, on dostanie buffa. Dobra, to jednak koń mnie tutaj wyjaśni. Zatg. Więc zachęcam serdecznie do wbijania. Tutaj mamy defeat, niestety. Ale dobra, mamy dodo i mamy pawia. To jest spoko opcja, więc zróbmy tak. Eee, was sobie zafrizujmy, zrobiłbym jeden roll. Piesek. Dobra, teraz tak. Sprzedajmy ciebie. Mm, wrzucamy tutaj pawia. Zamiast piga kupujemy sobie dodo. Dodo też jest spoko opcją. Was wymieniamy. Mamy kolejnego anta. Wrzućmy go sobie. Zostawiłbym jedną rybę. Zostawiłbym pila, żeby użyć sobie na jednej z antów. Mm, poszukajmy czegoś fajnego flaminga, możemy go wymienić. Mm, w sumie można wrzucić flaminga i użyć na niego pila, zobaczymy w następnej rundzie. Póki co idziemy do kolejnej walki, 25 sekund, zobaczymy. Czemu nie ma green screena? No bo nie mam tutaj gdzie się ustawić z green screenem, no i tyle no. Właśnie, wrzucę wam czacik na ekran, żeby, było, żeby był widoczny jak nagrywam odcinek, żeby ten e, czat się na ekranie pojawił. E, no i co, zostało 10 sekund. Jak tam widzowie? Jak tam cionek mija, co tam ciekawego dzisiaj wieczorem? Tracisz później po 3 HP. Jak to tracić po 3 HP? Jak to działa? Że tracisz po 3 HP. Za jedną przegraną zabiera chyba 3 życia? Co? Ja straciłem tylko jedną. Jedno życie. Dobra, ten widzę, że ma miodek. Spoko. Dodo tutaj daje moją pawiowi bufa. Dobra, buf dla Dodo. Przyzywa się tutaj. 1-1. To dla mnie w sumie ideolo, bo ten dostanie teraz bufa. I zabiję przy okazji rybę. No i mój dodo, tak naprawdę, wyjaśni sobie wszystkich innych. No, na luzie to wyjaśni sobie wszystkich. I zostaje nam wyderka 3-4 na samym końcu. dalsza tury minus 3, o kurde to tragicznie, Dobra, robimy sleeping pila na, albo nie, nie używajmy, połączmy was po prostu, uuu owca owca będzie spoko, żeby wrzucić dodamy wyderkę, wyderka jest średnia wrzucimy flaminga na pierwszy slot kupmy drugiego flaminga, ryby sobie nie zostawiajmy w takim razie, e, weźmy sobie kolejnego pawia, przygotujmy, kaczka już nam się tutaj nie przyda e, was bym wymienił w taki sposób, żeby ta owieczka była na końcu i będzie wyjaśniała tam resztkę osób, sleeping pila w takim razie, albo bym zatrzymał Dużo dalej na tego flaminga pomyślimy. Dobra, nasz akrypadek bym zatrzymał. Mm, dobra, ruszamy. <laughs> Piac, kalibacja. No jest źle, nie Twoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Dobra, ruszamy w takim razie. Kolejna runda. E, mamy tutaj e, na pierwszym slocie Anta, więc to, to nasz flaming wyjaśni. Dobra, tutaj dostajemy buffa plus 1 plus 1, nasz Ant tutaj umiera z rybą, no i dostał buffa nasz yy, Pawik, więc tutaj nasz Pawik wyjaśnia sobie praktycznie wszystkich, no i na luziku wygrywamy sobie kolejną walkę, więc idzie naprawdę spoko, chciałbym znaleźć coś jeszcze ciekawego, na pewno chciałbym ulepszać tego Dodo. No, jakieś ulepszenia ogólnie dla naszych e, tutaj petsów by się przydały? Dobra, mamy kamela. Czy jakbym chciał kamela? Myślę, że tak. Użyjemy na tobie Sleeping Peela. Użyjemy sobie tutaj kamela na kolejnym slocie. Kupujemy sobie kolejnego pawia. E, czy chcemy wymieniać? Chcemy wymieniać chyba bardziej. Kolejnego pawia sobie zostawiamy. Turtle również bym zostawił. E, buff plus 5 ataku na pierwszy slocie. Dla anta myślę, że będzie całkiem wskazany. Weźmiemy sobie również to, żeby dostać. komuś buffa po prostu plus 1 plus 1. To jest fajna opcja. No i co więcej? Czy mamy tutaj coś ciekawego? Mamy kolejnego Dodo i Spidera. Spidera bym sobie zostawił Tylko za kogo bym wymienił? Chyba po prostu wymienimy go za Kamela, takie mam wrażenie To zatrzymujemy sobie wszystko i idziemy do kolejnej walki 47 sekund, widzę, że czym kolejna runda tym jest więcej czasu, ale tak mi się wydaje, że ogólnie tego czasu nie będzie jakoś super dużo potrzeba mm, Więc póki co, jak czekamy sobie na oponenta, niech wszyscy tutaj wybierają zrobię wam szybkie cięcie Mamy kolejną walkę, lecimy w takim razie. Na pierwszym slocie mamy Anta tego Anta sobie na początku wyjaśniamy, one się razem w sumie wyjaśniają. No i mamy następnego. E, Kamela. Kamel wyjaśnia sobie trójkę i przy okazji daje kolejne boosty dla naszego Pawia. To jest naprawdę fajne. No i nasz Paw tak naprawdę wyjaśni chyba resztę drużyny. Ten daje dziesiątkę, no wyjaśni wszystkich innych. Zostanie tylko konik polny 1-1, ale tego konika polnego zabija nasz dodo, który jest na następnym slocie. Więc to łatwiutko. Dobra. No niestety kofanie, nie dałaś sobie rady. No i dalej mamy 9 życia, przegraliśmy tylko raz, więc to jest fajna opcja. Kupujemy sobie dodo w takim razie. Yy, co dalej? Yy, mamy kolejnego pawia, więc zbimy go na kolejny level. Yy, no i co? Sprzedamy sobie chyba kamela. Yy, o, czy ja chcę go już sprzedawać? Może nie, może jeszcze go nie sprzedawajmy. Dajmy na pierwszy slocik rzeczywiście ten plus 5 do ataku. Bierzmy kolejnego i uuj, kolejny dodo, super. No to lecimy sobie do kolejnej walki. Zastanawiam się, za kogo można tutaj turtla dać. E, Sleeping Peel jakbym znalazł i użył na turtla, żeby dać komuś melon armor, byłoby to na pewno fajne. Zobaczymy. Mm, dobra, w takim razie robimy sobie cięcie i widzimy się za chwilę lecimy sobie kolejną walkę. I co my tu mamy? Widzę, że na początku Snail, ale jego sobie na ludzi wyjaśniamy. O, widzę, że tutaj są te specjalne mm, zwierzaczki. Ale tutaj raczej mnie to nie zaboli jakoś super. No i tak naprawdę nasz kamelek tutaj zrobi pełną robotę. Przy okazji zbustuje mocno naszego pawia. Zabijemy sobie jeszcze dwójkę tych, co się odrodzą. E, niestety, nasz paw będzie musiał walczyć z ptakiem. Ale myślę, że to nie, nie zrobi jakiegoś dużego znaczenia. Ponieważ tak naprawdę, nasz paw wyjaśnia tutaj wszystkich przeciwników. No i na luziku. Mm. Dobra, w takim razie Wiktorii. Lecimy sobie kolejna runda i teraz co robimy Can't Food, Fajnie, możemy sobie boostować bardziej nasze zwierzaczki. Ulepszamy oczywiście Dodo na kolejny level. Mamy szarka. Shark nie byłby najgorszy, bo mamy dużo mobków, które są, przyzy które przyzywają. Eee, tylko tak, w takim razie sprzedajmy naszego kamela. Kamel się jakoś super bardzo nie przyda na kolejną rundę. Kupmy sobie od razu mm, Spidersa. Eee, szarka, się zastanawiam się, czy bym pozostawiać, ale chyba nie warto. Myślę czy warto, czy nie warto, ale chyba nie. Chociaż. No za kogo moglibyśmy go wstawić? Jedynie Ant jest do wywalenia tutaj, jeszcze żeby go wymienić po prostu na pierwszym slocie, ale ja go bym wymienił na jakiegoś właśnie turtla, ale spróbujmy no zatrzymajmy, może się przyda, może nie, jednak nie zostawiajmy tego, jednego jedną gruszkę bym zostawił, kaczka nam się nie przyda, to też nam się nie przyda, w ogóle yy, mamy tutaj pod tym przyciskiem ogólnie jakie ludzie mają teamy i to jest naprawdę fajne, pokazuje nam wszystkie teamy naszych przeciwników, dobra ruszamy w takim razie do następnej walki, nasz dodo raczej, do, znaczy, no nasz do dodaje dużego pusta dla pawia na samym początku i to jest fajna opcja. Też naszego Spidersa tutaj podbustujemy, Zobaczymy. Spróbujmy zagrać na właśnie jakieś przyzwańce i to może być naprawdę fajne. Tylko, że indyk by się jakiś przydał, a z tym może być ciężko. Zobaczymy. ok. Się wyjaśniają na start. Niestety dostał bufa nasz spider i to jest troszkę unlucky, ponieważ ten kamel da sporego bousta temu elefantowi. Mamy beczka, który też niestety zostanie wyjaśniony i da jeszcze kolejnego bousta. I to jest tragiczne dla mnie, ponieważ nasz paw w tym momencie umiera sobie z tym, z elefantem. No i to jest strasznie słabe, w tym momencie raczej przegramy tę walkę, raczej no na pewno przegramy tę walkę Zostaje ship, który tak naprawdę no wyjaśni tego pawia, ale no co z tego, że go wyjaśni, skoro zostanie na końcu kangur, który no będzie miał mocne statystyki i nic z tym tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić No cóż, druga przegrana tak naprawdę dzisiaj, ale to nic takiego, damy sobie radę O i teraz jak przegrałem, to straciłem trzy życia, to widzę w ten sposób działa, okej okay. Mamy garlic, garlic na pewno nam się przyda dla naszego pawia. Myślę, że tak zrobimy. No i co? Tego szarka bym wstawił zamiast, tej, yy, zamiast tego anta. Tylko w takim razie wywalimy sobie pier i poszukajmy. Kurczę, no nie dostaliśmy. Yy, chciałbym kupić mimo wszystko te dwu, dwójkę zwierzaków, więc zrobimy tak: sprzedamy cyk, wrzucimy ciebie, yy, wrzucimy sobie cyk. Yy, no i co? Moż, ty będziesz, można ci wymienić, zrobimy sobie może w ten sposób Potem się będą odradzali i będzie to fajne Garlic bym sobie jeszcze jeden zostawił no i co, mamy kolejnego Dodo, którego również sobie zatrzymamy. Jesteśmy w stanie wbić kolejny poziom. A czyli, nie, nie poziom, ale no ogólnie jesteśmy w stanie trochę go podbustować. Garlic bym zatrzymał na szarka. I tak naprawdę idziemy walczyć kolejną rundę. Trochę przypa, bo nie dostaliśmy żadnego shipa. Jeszcze jednego Spidersa. Jeszcze jeden Spider by nam się przydał. Okej, okay, spoko. Na samym początku, że jeszcze nasz Paw wyjaśni, to jeszcze przeżyje. Jestem lucky, że następny jest Deer. Ale, no, nic z tym nie zrobimy, niestety. O kurde, no i tak naprawdę ten autobus. To nam wyjaśni dwójkę i to jest nieco przy połowę. Mm, Tym bardziej, że na następnym slocie jest żółwik. Ajajaj, dobra, no on dostanie sporego bufa. Tylko, czy ja jestem w stanie przeżyć z tym buffem? Zobaczymy. Dobra, widzę. Kurczę, trochę mnie to zastanawia. Ok, 7. Ok, przeżyjemy, Melon Armor. No i będzie remis. Ok, to jest za przeżycia. Nic takiego się nie stało. Myślę, że i tak nie jest najgorzej. Draw nie jest zły. Mamy kolejnego dodo już, mamy praktycznie... Jednego dodo nam brakuje do kolejnego level'a eee, Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego shippa troszeczkę Bo tak naprawdę, no nie mamy żadnego boost'a na niego A trzymanie tego shippa z statystykami 2-2 no jest strasznie słabe Myślę, że wywalimy go i na pierwszy slot damy sobie turtla eee, Turtlowi damy na sam start chili Żeby bił dwójkę przeciwników Na szarka na koniec damy sobie od razu garlic eee, Zatrzymam sobie drugiego dodo po prostu no i zobaczmy co nam się tutaj jeszcze trafi. Sleeping Peel Ja bym chciał użyć Sleeping Peela, żeby nasz tutaj kolega dostał bufa i wymieniłbym po prostu Turtla na coś innego Jest to do zastanowienia się, a i tak w tej turze tego nie zrobimy Mamy kolejnego szalka, zatrzymujemy go sobie i idziemy do kolejnej walki Zobaczymy co tym razem się trafi Ojojoj, ale może być tutaj yy, ciężko wygrać No zobaczymy, może się uda Trochę, kurczę, przydałoby się tego jeszcze bardziej Dodo podbustować, bo czym więcej doda ma statystyk, tym więcej daje naszemu e, Pawiowi. Zobaczymy. Znowu jakieś problemy z serwerem, ale to nie powinno sprawić jakiegoś dużego problemu. Dobra, lecimy. Cześć, Hermiksa, witaj. Dobra, dostajemy tego, Armora. Melon Armor. Dobra, ten wyjaśnia sobie, wyjaśni całą trójkę, więc, znaczy, no tak, trójkę, no tutaj niestety przez melon Armor się nie przebijemy, on da mu boosta do statystyk. Ajajaj, źle, bardzo źle. Mm. On da dużego boosta mu do statystyk, ale tragicznie bym powiedział. No, byczek, no tylko ten byczek to mi dużo nie da. Okej, okay. czy on jest w stanie przeżyć? No nie, a nie, przeżyje, dobra, ale, no i co z tego, że przeżył? Jak dostanie takiego mocnego hita? I znowu straciliśmy trzy serca. O nie, ale tragicznie. Czyli co, że następnym razem umieram? Trochę sadgi. Dobra, użyjmy sobie cyk. Zbustujmy naszego tego. No nic więcej nie zrobimy tutaj, tak naprawdę. Mamy pingwina, ale trochę na niego za późno. No nic, no idziemy walczyć no, co nam pozostało w życiu. Nasz tutaj dostanie mocnego boosta, ale no zobaczymy, co z tym będzie. Próbujemy. Czyli co, teraz, teraz tracę ostatnie trzy życie moje, jeśli przegram? Już ogólnie umrę? Trochę by było tak umrzeć bardzo szybko. Zobaczymy, zrobię cięcie i zaraz się widzimy. Okej, okay, zaczynamy kolejną walkę. Okej, okay, tutaj tak naprawdę nas turtle zabija od razu yy, tego Deera z tyłu. No i co, hipcia dostanie sobie jakiegoś boosta, ale to nas nie boli, ponieważ wyjaśnimy go sobie naszym tym. Wyjaśnimy kolejnego. Okej, okay, on przeżyje hita od niego. Zajebiście. Ale przebije mu się znowu. Mm, przebije mu się tylko za piątkę przez Melon Armor. I znowu ten mu boosta. No i tak naprawdę przeżyje kolejny hit. Kurde, no czemu czas, cały czas walczy z tą samą osobą? To mnie bardzo dziwi. Dobra, ale ten mu zbije Melon Armor od razu na starcie. Więc to może być do przeżycia. Dobra, 17. Dobra, łatwo, wygrywamy. Łatwiutko, udało się. No i zostaliśmy już tylko w trójkę, kurde. To jednak nie jest tak źle, jak myślałem. Dobra. Hmm. Co tutaj robimy? Tego sleeping pila cały czas się zastanawiam. No tylko, że nie, no nie warto. Hmm. Dajmy, o indyk. Ale indyk trochę późno. No mamy tylko tak naprawdę jednego przyzwańca w tym momencie, więc no to nie ma, nie ma takiego znaczenia. E, dajmy może boosty po prostu. Dajmy boosty 1, 2 i dajmy jeszcze jednego tego. No idziemy walczyć no co mi pozostało. Tu, 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 tu. Okej, okay, ten team wygląda jakbyśmy mogli go pokonać na luzie. No niestety ten dostanie jeszcze jednego buffa. Mam się trochę przebije, ale no i tak dostanie mocnego. No dobra. Cyk. No niestety umrze teraz. Mm, no nie wiem, nie wiem na trzecim levelu... Dobra, no tak naprawdę nasz yy, pajączek teraz wyjaśnia. Okej, okay, to jest do wygrania. Zobaczymy. A znaczy co nie? Myślę, że to będzie remis bardziej niż wygrana. No myślę, że taki remisik tutaj siądzie. No właśnie tak. Chociaż niewiele zabrakło, żeby to wygrać. Niewiele zabrakło. Dobra, mamy turtla kolejnego. Kurde, gdybyśmy tak dostali jeszcze. Jednego turtla Można by go jeszcze dać jakieś odrodzenie, tylko na kogo ja bym chciał odrodzenie? Mogę dać na pająka odrodzenie, żeby się odradzał No zawsze coś tam może zrobić Zawsze przyzwie kolejnego 2-2 i tak naprawdę nasz szark dostanie jeszcze jednego bufa Ja bym spróbował Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy No zawsze jeden przywołaniec jeszcze można zrobić Zróbmy jeszcze jednego przywołańca No i dobra, spróbujmy tak zagrać Zawalczmy. Zobaczmy jaki w ogóle przeciwnicy mają te buildy. O kurna. Ipcio. Pies. O co to jest w ogóle za build? Jaki przewalony. A nie ma pierwszego zwierzaka jeszcze. No i co? No i to jeszcze jest jedna osoba. No to z tym buildem co przed chwilą graliśmy. Ojojoj. 28 na 24. Ale to jest tragiczne dla mnie. W skutkach. Ja pierdziele. Jak można zbustować aż tak bardzo tego psa? 8 sekund, dobra, lecimy w takim razie do walki i zobaczymy, co się wydarzy. Ale wydaje mi się, że może być ciężko. Mm, to się ukaże, dobra. 0 sekund, ruszamy w takim razie. O nie, no, ale za w czwórkę? Myślałem, że dobierze sobie piątego. Zobaczymy, co się wydarzy. Hipcie na drugim. O nie, on nie umrze! Jeden HP, ale unlucky! Ale unlucky! Strasznie! Ale... to było straszne. Turtyl! Turtyl! Ship! Co jest?! Co jest?! Ale wykierowanych. Co się wydarzyło? Ale łatwo! No nie dało się lepiej! Wow! Ale to było wykierowane! Jopierdziel, ja jaki zwrot akcji! Ale to było cudowne, tak, to mi się podobało! Ale to było cudowne Dajemy boosty, no co nam pozostało No co jest, no chcę boosty dać Wow Ale siadło, ale siadł. Staka na start, żeby zadawał 20 obrażeń Albo po prostu boost plus 3 plus 3 Chyba lepiej boost plus 3 plus 3 Próbujemy, Dostałem tylko, zostaliśmy w dwójkę o nie, ale to już drugi raz nie się taki w taki sposób, to jest tragiczne, drugi raz tak nie się Ale zobaczymy, może tym razem przeżyje Ojej oj, może być ciężko, zobaczymy <laughs> Ale to było ale to było laki, strasznie laki to było O nie, jeszcze Goryl na start, tego mi brakowało Dobra, on zbija Melon Armor na starcie, więc to jest spoko, o nie on dostaje Coconut Shielda, no tak ale źle O nie Dobra Tutaj się wyjaśniają Jest 31 HP O nie No nie, no nie ma szans żeby to się powtórzyło No Kamel tym razem Unlucky No niestety No i tak się kończy moja przygoda, to no, nie mogę się powtórzyć Ajajaj No i game over. Zostałem pokonany. Ale i tak dotrwałem prawie do końca. No niestety. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę w tym odcinku. Lecimy w takim razie. Kolejna rundka w tym odcinku. Więc tak. Kupujemy sobie. Oczywiście. Anton na sam start. Kupmy sobie. Dwa krikety, hmm. A lecimy. Dwa klikiety. Jasta. I Miodek bym sobie zachował. Żeby dać potem ostatniej osobie. Nazwijmy się. I... No jakkolwiek. I lecimy sobie w takim razie do walki. Włączę ci tej. nigdy w życiu, jestem zbyt czyterski. W takim razie widzimy się podczas walki. Dobra. Więc lecimy w takim razie. Kolejna walka. Czyli kolejna, w sumie pierwsza. Okej, okay. No, wygraliśmy. Łatwioczka. No, <laughs> no, może nie tak łatwioczka, ale. Ez. <laughs> Dobry. kiosek Mamy wina, No i co teraz robimy? Kupimy sobie tego Daka. Hmm, nic ciekawego. Ant kolejny. Teraz zróbmy tak: sprzedajmy tego Daka. Anta kupimy i kupimy sobie ribę. Riba. A Daka kolejnego bym zachował. Zawsze on ma lepsze statystyki niż podstawowe i może być to spoko. Idziemy do kolejnej walki. Powinno to zadziałać jakkolwiek riuszemmi Ała ale postrzelali o nie no ale że on musiał dostać bufa najgorzej no na świecie No dobra Okej okay. wygramy to no zostanie nam jeden, jeden. łazwiotko no, i tak to się robi, to tak się wygrywa, gry. Dwa komary. No, e, nie potrzebujemy komarów. Uuu, jest łabądź, łabądź jest super. Ciebie możemy ulepszyć. Uuu, i kangur. Kupmy sobie ciebie i ciebie bym zachował. E, was połączymy po prostu w następnej i wrzucimy kangursa. U, kolejny ty. I jeszcze tego bym też zachował na pierwszy slocik. Myślę, że to będzie całkiem ciekawe. No i jazda. Będziemy mieli też w następnej rundzie 11 golda, więc to też będzie naprawdę zacne. Dibry, Dobra. Ruszamy, kolejna walka i znowu yy, te zwierzaczki z modów. Z modów raczej, no z pakietu. A, teraz szkoda, że ten nie dostał bufa. No dobra. Ale myślę, że damy sobie radę to wygrać. No, ten wyjaśnia jego. Zostaje... 4-3, czy nie, będzie remis. Trochę unlucky, że przeżył na tym jednym HP, ale remisik też nie jest zły. Ważne, że nie przegrana. Ok, teraz tak. Kupujemy sobie kolejnego. Was łączymy w jedno, kupujemy sobie flaminga na pierwszy slot. Tak zróbmy. Tobie dajmy... Nie, może jeszcze nie. Sprzedałbym chyba rybę. Sprzedajmy rybę i dajmy sobie kangurka tutaj, za tym z yy, łabą dzieł. No i chyba ruszamy do walki. A może jego bym jeszcze dał na koniec? O, tak, może zróbmy. Tak będzie jeszcze lepiej. A, jeszcze mam 3 tego. Trzy golda. To mógłbym komuś. Może zbufujmy, bufujmy jego na jedną turę. Zawsze to nam coś da w tym momencie. A szczerze, nie wydaje mi się, żeby ten miodek jakoś super nam uratował Gierkę w następnej rundzie. Myślę, że tak będzie lepiej. No dobra, w takim razie ruszamy do następnej walki i zobaczmy w ogóle może, jakie co nasi przeciwnicy mają buildy. Yy, widzę tutaj... Okej, okay, tu jakieś no... Tutaj jakaś kaczucha jeszcze się odstała. Yy, tutaj widzę, że w ogóle w czwórkę. Tutaj jakiś ant na starcie. Widzę, że wszyscy w większość mają anty na starcie. I właśnie tej mrwyczki. Dobra. No z tą samą sobą walczymy, więc damy sobie jakoś radę. No dobra, Oj, trochę unlucky, bo znowu ten będzie lał No dobra, ale dwójkę zabije, plus on dostanie mocnego buffa Więc to jest spoko opcja No i tak naprawdę nasz kangur wyjaśnia resztę Zostaje nam tutaj tylko cricket I cricket zawija sobie na luzie pszczółeczkę no i super, mamy kolejny win. Nie straciliśmy nawet jednego serduszka, póki co, więc dajemy sobie jakoś radę. Mamy pajączka. Czy pajączek nam się przyda? Pajączek nie byłby najgorszy, tylko ja bym znalazł najpierw czy ja chcę zatrzymywać? Nie jednak, ten miodek nam się jakoś wydaje mi się, że nie przyda. Eee, czy ja chcę dawać bufy? Dajmy bufy, może. Kurna, no czemu on musiał dostać bufa? No akurat jego bym nie chciał, żeby dostał bufa. Dajmy garlika na ciebie. Eee, I czy chcemy coś tutaj jeszcze zrobić? Kurczę, poszukałbym tego. Dajmy póki co plus 1 plus 1 dla Ciebie. Ale poszukałbym bardzo tabletki na niego i żeby po prostu ci z tyłu dostali bufa i kupiłbym tego Spidersa. Ale póki co, no to próbujemy sobie zawalczyć kolejną walkę. Okej, okay. mamy na początku Anta spoko. Nasz Ant dostanie Bufa. I zada mu 5 obrażeń, więc będzie spoko. Okej. Okay. Zaraz zabija. No i co? Nasz łaboń zabija dwójkę. A nawet zabije trójkę. Ale łatwiutko. No łabądź sobie dobrze poradził. Dobrze zadaliśmy mu garlic Tak to łabądź praktycznie wyjaśnił wszystkich. I to jest super opcja. Mamy kolejny Winek. żyjemy i mamy kolejnego Spidersa. To jest spoko opcji. I mamy akurat dostaliśmy pila, więc zajebiście. Dajemy sobie im bufy. Teraz zamienimy was miejscami. Tutaj bym wrzucił Spidersa. Zastanawiam się teraz, czy Spider nie byłby lepszy, zamiast tego słana, tego tego łabołu. Ale chyba nie. Chyba nie wydaje mi się, żeby tak było. Mm, co tu chcemy jeszcze? Ten cricket na samym końcu. Nie robić żadnej fur furory, ale myślę, że można byłoby go zastąpić tym kamelem, powiedzmy. I to też by nie było najgorsze. Chyba tak zrobimy. Lecz mam jeszcze ten garlic. Garlic bym dał póki co na ciebie, a tego kamela po prostu może zatrzymajmy. E, no idziemy do kolejnej walki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co się tutaj zmieniło? Mm, widzę, że tutaj już kurczę... O łóżko Na pewno mm, podostawali bufy, ale zobaczymy, co nam się tutaj uda wykombinować. Dobra, tak naprawdę Ant zabija sobie pierwszą dwójkę, więc to jest zajebiste, Raczej znaczy, zabija pierwszą dwójkę, nie zabija, ale nasz Spider tutaj. O, Unlucky, że dostał buffę. Akurat Spider. Spider, Spider. No i co, lecimy. On dostaje buffa i ja dostaję buffa. O, to, to jest spoko. Tak naprawdę nasz yy, słan no, niestety nie wyjaśni tego kangura, ale nasz kangur dostanie sporego bufa dzięki czemu przeżyje. I tak naprawdę, no Spider go wyjaśni, ale nasz Cricket tutaj zadziała równie dobrze. No i super, mamy kolejnego wina, dalej bez porażki, dobrze idzie. Yy, Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy kolejnego Flaminga, ale czy mało nas to interesuje? Temu Antowi na starcie możemy dać oczywiście plus 5 do ataku, myślę, że będzie to spoko. Dalej staję przy tym, żeby sprzedać jego i wstawić. Gdzie tu wstawić? Teraz tego kamela. Może wstawmy tutaj, żeby dawał boosta spiderowi. Trochę ja nie wiem komu mógłby dawać boosty, nie no bardziej tak bym ustawił żeby dawał temu słonowi boosty, który będzie dawał boosty kangurowi, tak chyba będzie lepiej ustawić. Mamy kolejnego łabędzia, kupujemy sobie oczywiście, mamy kolejnego również spidersa, więc również sobie go kupimy. Szczerze te skorpiony średnie mnie do kupienia, myślę że lepszy ant będzie na pierwszym slocie, który ma 10 punktów obrażeń. Eee, no, i chyba tak sobie zostawimy nasz Team i idziemy do kolejnej walki. Zobaczymy, kto nam się tym razem trafi. Przydałoby się jakieś ulepszenia dla naszego kangura. Kurde, ile bym dała? Albo na tego. Mm, tego Kurde, jak on ma. <gryw> Zapomniałem po polsku jego nazwę. i, ee, 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 ee. Kamel, kurna, jak ty byłeś? Nie wiem, tak zaćmienie dostałem. Móżgowe. Ja on umarł. No i co? Ty dostajesz bufa, ale od razu się zrafa 4-4, zabija wielbłąd. O. Dziękuję. O nie, on umarł na, na od razu. Okej, okay. spoko. Ten hipcio nam, nam jakoś nas jakoś nie zaboli, a my zabijamy sobie doda naszym kangurem. No i mamy kolejny Winek. Okej, okay. dostaliśmy w końcu do kolejnego Kangura. Może najpierw użyjmy tego kantfuda i teraz dajmy mu boosta, dzięki temu dostanie go większego, mamy kolejnego kangura, co jest naprawdę spoko, can't kolejnego bym zostawił, eee, turki, inaczej, mało nam się przyda, co jeszcze tutaj możemy zrobić, ja bym tutaj po prostu poszukał czegoś fajnego. Kolejny Spider, oczywiście zostawiamy sobie. Spustujemy kolejny raz ko naszego Spidersa. Niestety nie dostaliśmy kolejnego Kangura i nie dostaliśmy kolejnego wielbłąda, ale to nic takiego. Idziemy kończyć turę i ruszymy do kolejnej walki. Zobaczmy. Oj, widzę tutaj. Yy, wjeżdża yy, Worm. Tam yy, po prostu. Yy, worm. <ścoughs> Cześć. Yy, Aterek, Hejka. Ale tutaj, nie no myślę, że to nie będzie jakoś super ciężkie, znowu. Następny tutaj. Ten team. Też nie wygląda jakoś super kozacki robak, o. Zapomina polskich nazw niektórych mobków, niektórych zwierzaczków, to trochę chyba nie niedobrze. Okej. Okay. Tutaj pająki się wyjaśniają nawzajem. Kangur jakoś nie jest super zbustowany. No dobra, ten jeszcze zdąży zadać dwa punkty damage'a, może trafi w konia? Nie, ale w niego też możesz, w sumie nie najgorzej. No ten niestety powyjaśnia mi większość, ale tutaj już zostanie zabity. No i dodatkowo jeszcze nasz kangur dostanie boost'a, plus 4, plus 4 dwa razy i zabije sobie konika. I na luzie wygrywamy kolejną walkę. Ale bardzo dobrze idzie, powiem wam. Naprawdę jestem zdziwiony, jak bardzo dobrze idzie. E, chyba wywalimy sobie wielbłąda na rzecz tego turtla Tak zrobimy raczej, ten wielbłąd jest mało tutaj znaczący w tym momencie Was łączymy, zrobiłbym w ten sposób, żeby boost przeszedł na naszego mm, udział. E, no i co, chociaż mogę count fooda jeszcze użyć, to trochę bez sensu z mojej strony, że tego nie zrobiłem Ale teraz jak już tego nie zrobiliśmy to nie używajmy póki co, Ok, kolejny count food to brzmi ciekawie, to może po prostu użyjmy jednego Drugiego osoby zostawimy, zostawimy na kolejną rundę Kończymy turę i idziemy walczyć No tutaj akurat żadne z, z tych zwierzaków mi się raczej nie podoba Dobra, ruszamy Uuu, ale że na początku oktopus oj ILE? No nie, no to pudel już wjechał jakiś no Ale żeby pudla Upodlić mnie Ajajaj. Ale tragicznie to widzę. No i dupa. No, było blisko nawet. Zabrakło brako 5 HP. Cześć Helium, witaj. Ale no, un troszeczkę. Ale ten pudel jest mocarny. No nic nie zrobimy z tym pudlem. Kurde, jak on jest taki pocarny. Dobra, dajmy pusty. Co my tu mamy? Moglibyśmy pajączkowi dać chili. Jak zrobimy sobie? Pajączek dostanie chili, będzie nawalał dwójkę. No i co tu więcej mogę zrobić? Nic tak naprawdę. Możemy sobie poszukać jakichś fajnych zwierzaczków, to na pewno sobie zostawimy. No i co więcej? Sleeping Peel. Chcemy na niego takiego Sleeping Peela i go zastąpić kimś, to by nie było najgorsze. Zostawiłbym tego Sleeping Peela. Mamy kolejnego kangurka i kolejne boosty dla naszych koleżków, to też sobie zostawimy. Idziemy walczyć kolejną walkę. Nie powinniśmy raczej dwa razy trafić na tę samą osobę, nie? Wyłącz Puder Cheat. No ale to nie ja mam, no. To co ja poradzę? Puder Cheat to jest niestety inna sprawa. Nic z tym nie jestem w stanie zrobić, naprawdę. Dobra, ruszamy. Kolejna walka. Uh, niestety tutaj nasz umrze na starcie. Dobra. Ale co? Ten zabija... Oj, nie zabija. ojojoj. O nie, ale to będzie złe, bo tak naprawdę wyjaśnił tutaj większość O nie, jeszcze jego też wyjaśnia, ale źle Ale tragicznie Dopiero teraz umiera Wow, no to tyle było ze mnie w tej walce No a tym się kończy, ten zbija Melon Armor I ten niestety umiera od niego Ale to była sad game, runda Umieramy, a czy z znowu kolejne 3 HP? Trochę niedobrze Okej, okay, używamy sobie w takim razie może, u, skorpiona możemy teraz na starcie dać, to może nie być najgorsze e, Zabijmy sobie ciebie Dajemy skorpiona na start, o, ma 7-7 na starcie, więc to jest fajna opcja e, Teraz dałbym wam boosta i dajmy może jeszcze jednego tego Tutaj sobie skipnijmy, kolejny skorpion A nie ma, nie ma po prostu rzeczy jak leveluje, to chyba bez sensu go trzymać na kolejny level ja bym zatrzymał. Zawsze to jakiś buścik. Mamy kolejnego Spidersa. Oj, możemy go zbustować na lepszego. Um, I coś jeszcze tutaj mamy fajnego leopard. Uuu, zamiast skorpiona leopard. Leopard byłby fajny, bo on ma fajny damage i on będzie bił 50% swojego ataku do randomego enemy. To jest naprawdę fajne. Leoparda polubiłem mocno. E, no i co? No, chyba idziemy walczyć, no nic mi tutaj nie pozostało w tym. Pam, pam-pam O nie, no na początku. A, ale hip, z Melon Armorem. Na start. No co to ma być w ogóle? Ale źle. No jeszcze dostaję plus 4, plus 4. Tak naprawdę moje mobki mu nic nie robią. Ale tragicznie. Wow, i ten mu jeszcze się przebija przez Melon Armor. Wow. No nie da się. Nie było nawet opcji się tutaj przebić, 1 HP mi zostało niestety No i co? To robimy? Widzimy sobie Skorpiona Ile osób zostało? 3 osoby zostały No nie może się dziwić, że wygrywa Ajojoj, aj, aj. dobra kupujemy Leoparda hmm. A Leopard pójdzie na koniec Dajemy cyk Mmm Poszukajmy czegoś Melon Armor Uuu, Melon Armor Tylko na kogo? Na Kangursa zrobimy Melon Armor No, tak zrobimy I... dajmy tak No, idziemy walczyć, ale szczerze nie, nie widzę tego Nie widzę tej rundy, żebyśmy wygrali Nie widzę tutaj wygranej totalnie Buzi nie widzę w tym tęczu Lecimy do walki aha Ten team jeszcze wygląda jak do wygrania. Okej. Okay. 25 na 9. Oj, Nie widzę tęcza w tym buziu. Oj, nie widzę tęcza w tym buziu. Oj, oj, oj. Dobra, on. oni się chyba zabiją razem. Nie, on go zabija! Ale dramat. Czemu on go zabił? Ale unlucky, no nie było szans. No niestety, tym razem czwarte miejsce. Ej, nie zdążyłem niestety zbufować zbytnio. Tego leoparda, kurde chciałbym go zbufować mocniej, ale no niestety nie mieliśmy na to czasu. Zapraszam na koniec do lajkowania, subowania, rozbijania Twitch to fałsaj, jak przypominam o tym, co najprawdopodobniej jeśli oglądacie to od razu po premierze, no to jest aktualnie stream jak przedłużeniowy. A ogólnie to zapraszam mimo wszystko. Trzymajcie się do następnych odcinków i cześć. cześć.